Sponsorami programu są Dzisiaj zapraszam Was w kulinarną podróż do czasów mojego dzieciństwa, do świąt Bożego Narodzenia, które pamiętam, jak byłam małą dziewczynką. Tradycją w moim domu rodzinnym było przygotowanie pierogów ze słodkiej kapusty. Po prostu surową główkę kapusty. Siekało się drobno, z niej się dusiło, robiło się z niej farsz, a kapusty z kiszoną kapustą i z grzybami bywały u nas bardzo rzadko. Zaczynamy od przygotowania ciasta na pierogi. Zdradzę Wam dzisiaj sekret najlepszego pierogowego ciasta. Otrzymałam go od mamy mojej koleżanki, która jak spróbowała moich pierogów, które kiedyś zrobiłam, to powiedziała: spróbuj moich i przekonasz się sama. I zdradziła mi pewien sekret, kilka składników, które wchodzą właśnie w skład ciasta na pierogi i sprawiają, że to ciasto jest wyjątkowo elastyczne, dobre, mięciutkie. Zakupy do pierogów zrobiłam oczywiście wcześniej. Do przygotowania samego ciasta niezbędna jest mąka, a do farszu spora główka kapusty i dwie cebule. Przesiejemy w tej chwili na stolnicę około pół kilograma mąki. Moją ulubioną metodą, na szklankę i na oko, ważymy to wszystko. Po środku robimy pogłębienie. Dodajemy trochę soli. I trzy magiczne składniki. To jest topione masło, za chwileczkę będę dolewać. To jest ciepła woda i śmietana, 12 lub 18%. Wzięłam akurat do ręki 12%, więc dodamy dzisiaj śmietankę 12%. Wezmę sobie nóż, nożem będzie mi łatwiej zagniatać ciasto i na zmianę te składniki będę tutaj sobie dodawać w to zagłębienie, powolutku zagniatać. Teraz dodajemy masełko i po maśle dodajemy śmietanę. Śmietanę i masło mamy z okręgowej spółdzielni mleczarskiej w Prudniku. Do tego ciasta nie dodajemy jajka. Jajko sprawia, że ciasto jest, robi się po prostu twarde. Kończymy zagniatać ciasto. Za chwileczkę będziemy wałkować i lepić pierogi. Deskę, na której będziemy układać pierogi, wysypujemy mąką, żeby nam się pierogi do niej nie przykleiły. Pierogi wycinam takim kółeczkiem, można też to robić literatką z ostrymi kantami. Ciasto powinno mieć tak około 2-3 mm grubości. Myślę, że takie nam w zupełności wystarczy. I wycinamy krążki. Wycinamy krążki oczywiście o takiej średnicy, jakie nam najbardziej odpowiadają. Te pierogi będą akurat z tych większych, ale można też zrobić pierogi o wiele mniejsze. Zaczynamy lepić pierogi. Każdy krążek delikatnie rozciągamy w rękach, kładziemy i nadziewamy farszem. Ten farsz, tak jak wspominałam, jest ze słodkiej kapusty. Kapusta została poszatkowana, podduszona na maśle. Dodałam do niej podsmażoną cebulkę. Doprawiłam solą, pieprzem. Oczywiście kapusta dusiła się z liściem laurowym, z zielem angielskim. A po podduszeniu, ponieważ w tej kapuście zebrała się woda, to jest naturalne, należało ją odcisnąć, żeby ten farsz nie był zbyt mokry. Nie wiem, czy lubicie z falbankami, czy bez falbanek. Tutaj każdy ma swoją technikę. Moje będą z falbankami. Pierwszą porcję pierogów mamy już gotową. Zabieram je teraz, wrzucę na wrzątek. Będą się gotować przez 2-3 minuty, aż do wypłynięcia. Spróbujcie, naprawdę polecam.